to już przez większość meczu wydawało się, że nowa miotła. Śląsk świetnie wszedł w to spotkanie, prowadziliście 2-0. Co się stało, że nie wygraliście? Nie wiem, wydaje mi się, że przede wszystkim brak szczęścia. Nie? Mieliśmy wszystko jak na tacy, czyli mamy 2 bramki na wyjeździe. To mi się wydaje, że kto strzela 2 bramki na wyjeździe, to raczej nie ma prawa tego przegrać. No i widzieliśmy, Korona pokazała serce, walczyła do końca, dostaliśmy 2 bramki. Nie wiem, czy z przypadku, nie z przypadku, trzeba to zobaczyć. Bo to mnie brak szczęścia, bo każdy super pracował, dał się maksa i wyszło jak wyszło i podział punktów. Pierwsza bramka, takie zamieszanie chyba. Tak, rzut rożny, przegrana piłka do środka, wychodzi wasz, nie wiem, czy nie powiem, kto to strzelił. Doszedł piłkę, dostał prezent pod nogi, odwrócił się, uderzył i tyle. Druga bramka po kontrowersyjnym rzucie karnym. Jak to z twojej perspektywy starcie, proszę, wygranie? Nie, no wydaje mi się, tak na gorąco ciężko to opisać, najlepiej to zobaczyć, no, ale wydaje mi się, że Tomi i Tom Hetlin, no, nie, zrobił tylko w ślis, tak? Zrobił ślis, a piłka sama go dotknęła, no. Już bardziej, jeśli miałbym być sprawiedliwy, to tam była sytuacja u nas chyba w 76 minucie, czy w którejś tam minucie, może 10. Tak, coś tam też było koło karnego, nie? Blisko. Bardziej wolałbym to, żeby sędzia gwiznął, niż to, co Tomi, no bo mówię, że była ratunkowy ślis i tak naprawdę z niczego. Także tyle. Coś powiem optymistycznego, dobra gra, nowy trener, jak czujecie współpracę? No wiadomo, dopiero jesteśmy z trenerem Rumakiem 2-3 dni, jakoś tak, 2 dni. No wiadomo, nic nowego jeszcze, jakiegoś wielkiego nie ma, ale co na pewno każdy wiedział, to walka, zaangażowanie, każdy dał sobie ducho, zostawił na boisku. Tego się trzymać i myślę, że będzie dobrze, że odpalimy kwestią czasu. Dzisiaj jeden punkt, cenimy go, mogło być różnie, szkoda, że nie wygraliśmy w pełnej puli, nie przewozimy. Bierzemy się do roboty, mamy 7 dni do następnego meczu z Ruchem Chorzów, no i tyle.